Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry FNAF Sister Location. No i dzisiaj przechodzimy tą czwartą noc. Nie ma bata, muszę już w końcu ją przejść, bo jestem naprawdę ciekaw, co jest w ostatniej nocy, jak tu się tutaj pociągnie ta historia. Więc dzisiaj siedzę, dopóki tego nie przejdę. No i co, no lecimy dalej. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Dobra. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. Trzeba to w końcu przejść. You don't want them to get too loose. Trust me. Dziękuję w ogóle za rady, które mi tutaj powiedzieliście. Jedną z nich było to, że jak się wspina, o właśnie teraz pacynka, to mam czekać aż dwie się będą wspinać, czy coś takiego. Wtedy dopiero je tutaj zrzucać. O, i teraz. O, widzicie? I wtedy zrobię trzy ruchy, a zrzucę dwie pacynki. W sumie to jest bardzo dobra rada. Nie pamiętam, kto to dał, ale dziękuję ci. Bo jeśli to zadziała teraz, to ojej. Tyle mi zaoszczędziłeś czasu, że zaoszczędziłaś. Nie wiem. Ale bardzo ci dziękuję. A, i nie mam się przejmować, że tutaj mi wchodzą do brzucha. Te małe tutaj... Nie, to nie są pacynki w ogóle, mówiliście, tylko jak? Miniriny, o. To są miniriny. O, ciach, ciach, ciach. O, i zrzucone. No i lecimy, 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 lecimy. Jak to się kiedyś mówiło, lecimy, lecimy, nie śpimy. Dobra, czuję się dzisiaj pewny, że przejdziemy to. Siedzimy, siedzimy, póki tego nie przejdziemy. Bo już mnie naprawdę ciekawi, co jest w tej piątej nocy. Mnie będzie jeszcze bardziej przerażające, coś czuję. Jezu, ile ich przychodzi tutaj. To wy tak mnie lubicie? O. Dobra, zrzucamy dwie. No i łatwiutko. Teraz tylko wszystko tutaj. Te springlocki wszystkie normalnie ogarniać. Mamy niby 3 minuty 30 sekund wytrzymać. Z tego co tam też mówiliście. To ja naprawdę doceniam wasze tutaj komentarze w tej serii. Tak się przydają. Tak ułatwiają po prostu to przejście, żebym się nie męczył i nie denerwował. Naprawdę, dziękuję. Oj, już idzie jeden. A co z drugim? Oj, co jest? Czemu? Dlaczego? O! I. To mówiliście, że w piątej nocy mam przejść. No i się można pobawić trochę. No to jest fajna muzyczka. I. Nie no, fajna jest ta muzyczka. Dobra, żreć dzieciaki. Muszę się nauczyć strzelać tam na końcu. O, tutaj. Tak muszę strzelać? O, właśnie. Dobra, czyli to umiem, to umiem. Musimy zobaczyć, gdzie mogę strzelić tym. Tego tutaj pojedyncze na pewno wchodzą. A tutaj. Tutaj na pewno jeden strzał jest taki większy. Tu myślę, że też. O, i taki strzał. No, tak mi się wydaje. Dobra. To wszystko? A nie, ja chyba w prawo znowu musiałem iść. A nie, no wszyscy chyba są. Tutaj są, tutaj są. Nie, tu jest jeden. No i co teraz? Coś tutaj. A tu coś jest? A tu jeszcze dalej jest. Ja ty.
Oj! Dobra, i tak zginęłem, nie ma co. Ale dobra, czyli tutaj jeszcze jest, jaty. Myślałem, że tylko tyle. Dobra. Kolejna próba. Nie wiem, jak ja zginąłem od tych binirin teraz. Wszystko miałem naciągnięte, wszystko było pięknie. Nie mam pojęcia. Ale co? Kolejna próba. Siedzimy, dopóki nie przejdziemy tego. Dobra, naciągamy wszystko pięknie. Żeby tutaj nic z nas nie dopadło. Osiemka. Raz, dwa, trzy. Dobra. Zrzucona. Zrzucone w sumie. No, 3 minuty 30 sekund niby to jest dużo tutaj. Żeby wytrzymać. W sumie jestem ciekaw, co jest w piątej nocy. Czy będzie jakaś zabawa, czy zabawa? Będzie walka o przetrwanie z tą baby, czy co? Bo w sumie teraz nie pamiętam już, za cholerę w ogóle nie pamiętam, co było. Padłowa. O, i możecie mi jeszcze napisać w komentarzach, co jest po Sister Location, tak po kolei, żeby było. Bo w sumie ja się zatrzymałem na Sister Location i dalej już nawet nie wiem, co jest, jakie są następne części. Czy są następne części? Wiem, że bym chciał tutaj może Joy of Creation nagrać. To jest bardzo fajna gierka fanowska. Bardzo dobrej jakości z tego, co widziałem. No i wydaje mi się, że wam się spodoba. Też ma tam historię i tak dalej, więc naprawdę myślę, że warto. Warto. Tutaj by nagrać to. Jezu, ale one przychodzą masowo. Widzę, że się nie mam nimi martwić, ale tutaj widzę, że to jest masakra, ile ich tu jest. No musiałem zrzucić. Nie było dwóch, ale musiałem zrzucić, bo bym miał przerąbane. Oj. Dobra. Spadła. Dobra, ginę. Znowu się zagapiłem. Kurde. No, zagapiłem się. Koniec ze mną. No, jest. Ale to jest ciężkie, no. Się przydały dwa kursory, kurczę. Kurczę, no. Skupiam się strasznie, ale nie idzie mi to jakoś. Coraz gorzej jest, coraz gorzej, widzicie? Coraz gorzej jest. Nie wiem, czy to przez te pacynki, znaczy miniriny, które mi wchodzą do środka, czy co. Ale jest tak jakby coraz szybciej to schodzi. Coraz szybciej. Właśnie, i już mam wszystko na czerwone. Nie rozumiem tego. Naprawdę jest to dla mnie niepojęte. I teraz już prawej strony nie zrobię. Chyba, że tak po trochu będę robił. Się. Co? Jest! Ludzie, zrobiliśmy to. Widzowie, jest! Nie wiem, jakim cudem, ale się udało. Byłem pewny, że zginę teraz. Jest! As the moon rises, so also rises the tension between scorn lovers. Clara, it's not my baby. To nie moje dziecko. Wait, was that a vampire joke? That was so lame, Clara. Like I haven't heard that a million times. Okay, well, how's this? I'm taking the car. The joke's on you. It's a rental. Well, the joke's on you. I set the thermostat to 90 before I left. Good. I like it warm. Good. Because I also set the house on fire. How will it all end? The passion, the tension, the intrigue. Tune in tomorrow for the exciting conclusion. Co? Kolejna noc, piąta. Jezu, już się boję, co to będzie. Daddy isn't watching.
Tata nie patrzy. O! Welcome back. Okay. To your last day on the job. Ostatni that dzień is w the pracy. Last day of your first week. Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation. You've earned your one-week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket, the cost of which will be taken out of your next paycheck. We have gift baskets containing fruit, nuts, flowers, and of course the ever-popular cash basket. Using the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and problem. I will auto-correct it for you. Thank you for selecting exotic butters. Nie jest egzotyczne masła. To świetne, dostanę koszyk. Please be aware that there are still two technicians on site today. Try to avoid interfering with their work if possible. Also, co? Feel free to ask them why they are still there and encourage them to go home. Jakiś dwóch techników tu jest jeszcze? O nie. Co to ma być do cholery? Jakich dwóch techników? Oni coś mi w jajo robią chyba. Tu nie ma dwóch techników. Jak mówią, że mam ich unikać, to mam złe przeczucia. Dobra, lecimy. Motion trigger, entryway vent. Motion trigger. No i co mamy robić teraz? Let's check on Ballora and make sure she's on her stage. No, sprawdźmy. Co jest? Great. Now let's check on Funtime Foxy. Jakie great? To był ten technik. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. No jak? Your task today will involve more maintenance work. Nie jest wszystko dobrze. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium. As nie. Always, please proceed with caution. Nie, znowu do Foxy'ego. I musimy naprawić Baby? Was powaliło. Powaliło do reszty. Ja pierniczę. Kurde no. Tu ja nie chcę no. Straszne. Dalej, dalej. Powolutku, powolutku, po cichutku. Jest! Przeszliśmy. Motion trigger. O Jezusie. O Jezusie. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. To będzie it's straszne. Your job to make sure she is structurally stable and secure to the conveyor. Our technicians will take it from there. Ty, coś tu się rusza. Widzicie? Co ja mam zrobić? Can you hear me? Tak, I hear you. I'm pretending. Remember how I said I could pretend? No. The cameras are watching. I must be careful not to move. Tam się coś rusza za nią. Something bad happened yesterday. Co to jest do cholery? Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. I'm co? Broken. I can't be fixed. Coś złego jest w środku. I'm going to be taken to the scooping room soon. But it's not going to fix what's wrong with me. O nie. What is bad is always left behind. Will you help me? Tak, pomogę ci. I want you to save what is good, so the rest can be destroyed and never recovered. No to dalej. But you must be careful. Ballora is here. Co? In the room with us. Nie. Ballora will not return to her stage. Ballora will not return to the body. You must be careful. You must remain calm. Tu gdzieś Ballora listen jest. To my voice. There is a button on my cheek.
You must find it and press it. Na twoim policzku. No nie masz żadnego przycisku, do cholery. Teraz mi coś wywali, nie? Ty, no są przyciski, czemu nie mogę? Boję się. Boję się jak cholera, bo nie wiem, co mnie czeka. Tak jak wcześniej jakoś tam wiedziałem, to tu za cholerę nie wiem, o co chodzi. No proszę. Nie wytrzymam zaraz napięcia, nie? No tu jest twój polik, czemu tutaj nie ma przycisków? No są jakieś przyciski, czemu nie działają? On my cheek. Tu gdzieś. Ty, no nie ma. O Boże, co ja mam zrobić teraz? Dobra, no. Jest, dobra, tutaj znalazłem. O! There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Coś tu idzie chyba. Enter the code carefully. Okej. No, dawaj, kod. 6 1 6 2 2 3 1 8. Co jest, do cholery? Zrobiłem wszystko dobrze. Chamstwo, chamstwo. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Muszę biec jeszcze raz tam? Dobra, wiecie co? Oh, przeszliśmy czwartą noc. Bardzo mnie to cieszy. Ale już tam tą Balorę, tylko Baby. I z Balorą się zmierzymy w następnym odcinku. Naprawdę dziękuję wam za oglądanie, za te wszystkie rady. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku z FNAF-a. Do zobaczenia. Pa, pa.